Niech Pan obdarzy Was spokojem. Poniedziałek 28. tygodnia okresu zwykłego. Pewnie każdy z nas w jakimś momencie swojego życia prosił Pana Boga o znak, wołał o ten znak bardzo usilnie może z płaczem, może z jakąś determinacją ale zawsze prosiliśmy, nie żądaliśmy, nie wymuszaliśmy na Panu Bogu ale prosiliśmy, Panie Boże, w tej sytuacji, no nie wiem co mam robić, nie wiem jaką decyzję podjąć. Potrzebuję jakiejś wskazówki, jakiejś ingerencji z góry. I może się wydawać, że między prośbą, może bardzo żarliwą, a żądaniem jest cienka granica, ale jednak dzisiaj Pan Jezus tą granicę chce nam pokazać. Więcej chce pokazać, że żądanie znaku jest czymś niewłaściwym. Żądanie znaku jest czymś, co w jakiś sposób podważa zaufanie i wiarę, którą mamy względem Boga. Dlatego mocno dzisiaj Jezus mówi, to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. Żąda znaku, bo Żydzi domagają się znaku, nieustannie domagają się znaku względem Boga, względem Chrystusa jeszcze raz pokaż, jeszcze raz powiedz jeszcze raz byśmy mogli powiedzieć: Zrób jakąś sztuczkę, jeszcze raz spróbuj nas przekonać. I Chrystus wie, że to jest niekończąca się opowieść i że to jest niekończące się żądanie. Już wiele razy powiedział, wiele razy pokazał, a oni ciągle nie dowierzają. To żądanie jest brakiem zaufania. I Jezus odwołuje się do tego, co już było. To nie tak, że Pan Bóg nie daje, nie tak, że Pan Bóg nie mówi i nie tak, że Pan Bóg nie pokazuje. Chrystus pokazuje im, jak wielokrotnie Bóg już działał i wielokrotnie przekonywał. Dlatego pokazuje te dwa znaki i ten znak Jonasza, jakbyśmy powiedzieli znak Salomona, czy może znak królowej z południa. Jezus mówi wprost. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu ludowi i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. Te dwa znaki. Jonasz, który jest znakiem dla Niniwy. Jonasz, który jest od Boga powołany, choć z oporem, o czym doskonale wiemy, idzie do Niniwy, tam głosi przepowiada im to nawrócenie i oni się nawracają. Widzą, że to jest in ingerencja z góry, że ten człowiek sam by tutaj nie przyszedł. To jest dla nich znak i również ta królowa z południa, która przybywa do Salomona, odbywa długą podróż, żeby posłuchać tego, który jest mądrym, roztropnym królem, ale ma tą mądrość od Pana Boga. Spotykają odpowiednich ludzi i wiedzą, że to nie jest przypadek. Że akurat Jonasz przechodził przez Niniwę i tak mu się wymsknęło, że mają się nawrócić, bo Niniwa będzie zniszczona. Królowa z Południa również odbywa tą daleką, w tamtych czasach bardzo trudną i niebezpieczną podróż, żeby posłuchać. I to nie jest przypadek, że ona akurat chce rozmawiać z Salomonem. Oni widzą, że w życiu nie ma przypadków. Jak to niektórzy mówią, że przypadki to są tylko w gramatyce. To są konkretne osoby postawione w ich życiu przez pana Boga. Ale nie żądają, ale są uważni, są wrażliwi i potrafią zauważyć. Z jednej strony, jak nieniwici, zauważyć tego Jonasza przechodzącego i go nie zlekceważyć, i królowa z południa, która robi pewien wysiłek, że ona tam pojedzie. Wybiera specyficzne miejsce, wybiera specjalne miejsce i specjalną osobę, ale dalej mają pewną wrażliwość na tą Bożą ingerencję. Mogliby zlekceważyć nieniwici Jonasza. A królowa mogła powiedzieć: A co to? U mnie nie ma mędrców, u mnie nie ma ludzi, którzy mogliby mi doradzać. Czy u siebie w kraju nie znajdę doradców, czy muszę tam gdzieś na krańce ziemi jechać? Oni wiedzą doskonale, że to są ludzie od Boga posłani do nich na te sytuacje, które właśnie teraz przeżywają. Między usilną prośbą a żądaniem może się wydawać, że jest cienka granica, ale jest granica i dzisiaj Chrystus. Tą granicę wyraźnie zaznacza. Trochę jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, ja nie będę rozmawiał z terrorystami. Z terrorystami się nie dyskutuje, bo od ich prośby będą nieustanne kiedy my będziemy ustępować, to oni będą dalej swoje żądania przedstawiać. Bóg z terrorystami nie negocjuje, ale jak zawsze wysłuchuje tych, którzy przychodzą i pokornie proszą. Mówią, Panie Boże, Potrzebuje Twojego znaku, Twojej ingerencji, Twojej pomocy. I Chrystus chce pokazać, że on sam jest największym znakiem. Mówi, tu jest ktoś więcej niż Jonasz i tu jest ktoś więcej niż Salomon. Bo sam Chrystus przychodzi, żeby ogłosić nawrócenie jako syn Boży. Już nie wysyła proroka, ale Bóg wysyła swojego syna, który wielokrotnie potwierdza to znakami i cudami. Te znaki i cuda od Boga to wszystko, co czyni Chrystus. To jest właśnie po to, żeby uwierzyli, po to żeby zobaczyli, że w nim jest moc moc Boża, że on jest od Boga posłany i zaczęli słuchać, bo o to chodzi. Chrystus nie przychodzi jako jakiś sztukmistrz, nie przychodzi tylko ten, żeby pokazać jakieś cuda, cudotwórca, ale przede wszystkim przychodzi jako ten, który będzie mówił od Boga, od Boga wyszedł, do Boga wróci i o Bogu nam tutaj opowie. Tak samo Salomon miał to mądrość, ale w Chrystusie chcemy zobaczyć, że to już nie chodzi o mądrego człowieka, ale o wcieloną mądrość. Dlatego święty Ignacy z Loyoli zostawia nam pewien pomysł na nasze życie i zauważenie tego, jak działa Bóg. Czyli coś, co my nazywamy rachunkiem sumienia, może troszkę nazwa niefortunna, bo rachunek sumienia kojarzy nam się tylko i wyłącznie z tym, że my będziemy wyliczać, przeglądać nasz katalog grzechów. Ale przecież jeśli sumienie jest tym miejscem, w którym spotykamy się z Bogiem, poprzez które Bóg do nas przemawia, to nie mogą być tam tylko i wyłącznie grzech. Musi tam być również i łaska. Więc Ignacy zaprasza swoich braci i wszystkich tych, którzy chcą wejść w tą jego duchowość, żeby. W sposób regularny czynili rachunek sumienia. Może to być wieczorem, ale zasadniczo Ignacemu chodzi, żeby to był jakiś taki określony czas, że na przykład co 24 godziny, może być rano, może być w południe, może być wieczorem, ale bardzo regularnie przyglądam się swojemu życiu. Trochę minuta po minucie, może godzina po godzinie, ale nie tylko, żeby zobaczyć swoje grzechy, albo nie tyle zobaczyć swoje grzechy, ale zobaczyć działanie Boże. Widzę Panie Boże, że tutaj byłeś. Ta myśl, to natchnienie, ten człowiek, ta sytuacja, ta książka, ten fragment Pisma Świętego, to wydarzenie, to wszystko jest znak, który dajesz mi ku nawróceniu, że jesteś i że mnie prowadzisz. I dzisiaj, choć Żydzi odrzucają w jakiś sposób Pana Jezusa i mówią, to nie jest dla nas zbyt wyraźny znak, to widzimy, że Chrystus się nie zniechęca i nie zamyka. Jest tym, który pokazuje ten największy znak, znak Bożej miłości, czyli śmierć Chrystusa na krzyżu, ale jeszcze bardziej znak Bożej potęgi, czyli zmartwychwstanie. Dlatego święty Paweł w tym pierwszym czytaniu może śmiało powiedzieć, o pozyskiwaniu wszystkich, jakby w imieniu Chrystusa, o pozyskiwaniu wszystkich Pogan. I mówi, wśród nich jesteście. I wy, mówi do Rzymian, tych, którzy byli odrzuceni, wydawałoby się może, że oni nie powinni zauważyć Boga, że oni nie są narodem wybranym. Ale Paweł idzie tam, przybywa do Rzymu po to, żeby im powiedzieć: Pewnie wołaliście, pewnie prosiliście, pewnie chcieliście, żeby coś w waszym życiu się zmieniło. I się zmieniło. I się nawrócili i jednocześnie spotkali mądrość. Otrzymali poprzez dobrą nowinę, którą głosi im Paweł, tą mądrość, której potrzebowali. Paweł był dla nich znakiem. Dlaczego ten Żyd tutaj przybywa do nas Rzymian? Dlaczego nam głosi? Dlaczego taki wysiłek? Dlaczego te wszystkie trudności w jego życiu, a mimo to on tutaj jest? Bo przecież jest jako więzień, jest jako ten, który czeka na proces. I my doskonale wiemy, że ten proces skończył się śmiercią. Mógł Paweł wyjechać, mógł być gdzie indziej, ale wiele zachodu i wiele go kosztowało, żeby do tego miasta, do tej stolicy Cesarstwa Rzymskiego przybyć, żeby ogłosić dobrą nowinę. Paweł był dla nich znakiem, Jonasz był znakiem dla Nieniewitów, Salomon był znakiem dla tej królowej. Niech Chrystus będzie znakiem, i nieustannie pokazuje nam, że cały czas jest, że cały czas prowadzi. A my bądźmy uważni, bądźmy tymi, którzy potrafią poprzez modlitwę zauważyć tą bożą obecność w naszym życiu, czasami drobną poprzez te okruszki, że jednak Pan Bóg jest i prowadzi, a czasami niech Pan Bóg da jakiś duży, taki mocny znak, byśmy powiedzieli, żebyśmy potrafili z Bożą pomocą i z Bożą mądrością podejmować decyzję. Ale nie żądajmy. Zawsze prośmy, choć może usilnie, choć sposób taki zdeterminowany, ale zawsze pamiętajmy. Panie Boże, oprosimy Cię o znak, a nie żądamy, bo ufamy Tobie że nawet jeśli będzie nam się wydawać że nie ma znaku albo go nie będzie to przecież ciągle mamy ten największy znak czyli Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty